Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun przed nami. 7 porażek na koncie. Przy 10 kończymy serię. E, zapraszam serdecznie, gram na 10 minut, komentuję partię. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. No i ciekawy jestem, czy dobijemy do 2200. Takie są plany. Mamy tutaj przeciwnika Argentyna, lecimy z ruchem D4. Co odpowie przeciwnik? G6. Bardzo mi się teraz narzuca, żeby zagrać E4 i z tego skorzystam. Przejdę do obrony nowoczesnej, nie obrony królewsko-indyjskiej. Mamy goniec na, G3, na G7. C3 mi się tutaj waha, pionek. Zagram C3. Z planem goniec D3, skoczek F3. Takie typowe chyba rzeczy. Tak też można grać, z tego co wiem, bez żadnego problemu. Wcześniej grałem po prostu inaczej Skoczek na F3, goniec G4 nie straszny oczywiście Normalna sprawa Tu potem wyprowadzamy sobie gońca na D3 Żeby szybko zrobić roszadę Wstawimy za chwilę skoczka Skoczka na D2 Można zagrać również H3 W razie czego, ale chyba nie ma takiej potrzeby Wielkiej, więc na spokojnie Jest roszada, jest roszada I teraz zaczyna się zabawa no dobra, te speedrany nasze ulubione, skoczek na C6, to bardzo prowokuje do zagrania D5, skoczek tu i skoczek tam. I to będzie ok, bo jeżeli przeciwnik zagra tutaj, to będziemy musieli zagrać tu albo po prostu to olać. Zagrajmy od razu D5. Tak można. Jest, skoczek E5, bijemy to od razu, i teraz można zagrać po prostu C4, wzmocnić centrum, a skoczka wstawić na pole C3. Jeżeli będzie zagranie E6 lub C6, to nie jest to straszne. Ale koniec G4 wygląda bardzo dziwnie. Kusi mnie zagranie F3, ale też kusi mnie zagranie Hetman B3, żeby wstępem atakować tutaj pionka. No właśnie, bo F3 to troszkę osłabi, ale to takie minimalne są rzeczy, to raczej nie powinniśmy się tego bać. E, tylko zastanawia się, czy jeszcze Hetman B3 nie będzie ok, bo będę pionka. No Oczywiście wie, B8 może zagrać. Ale F3? F3 chyba wygląda zdrowo. No, ciężko stwierdzić, tak mówię raz tak, raz tak. E, chodzi o to, że po prostu F3 daje tempo do zagrania potem gonicem na E3, skoczkiem. Znaczy skoczek C3, C3 to trzeba zagrać obowiązkowo jeżeli skoczek H5, skoczek będzie chciał się tutaj wpakować, istnieje też opcja skoczek E2 jest C6, czyli atak na tego mojego pionka goniec na E3, żeby nie było szacha hetmanem na B6, bo byłby tu możliwy i atak na B2 przy okazji, gońce stoją ok, jest skoczek H5, te pionki stoją niefortunnie raczej, ale to widzę, że po prostu czarne to prostują za chwilę zagrają E6, po ruchu E6 Teraz się muszę zastanowić, bo pozycja na pewno jest przyjemna. Może w ogóle goniec C4? E, bo przepchanie pionka jest raczej nie teges, aczkolwiek taki ruch. Nie wykluczam skoczek na E8 z atakiem. I co, goniec Edwa z obroną? Za mała obrona jest tutaj na tego pionka. Hmm. Aż mi się wierzyć nie chcę, że tak czarne się fajnie wyprostowują. E, taki ruch nie, bo tutaj szach. E, mogę oczywiście zagrać w ten sposób. Bicie, 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 bicie. Goniec C6 i wszystko się totalnie wyrównuje. No dobra. E, no coś zagrać trzeba. Może po prostu wybić. Goniec wybije i zagramy na... No, na parę gońców chciałem powiedzieć, czarne też mają parę gońców, ale ja mam troszeczkę aktywniejszą tą parę gońców, bo strzelam sobie w tę stronę i goniec e świadomie chce wymienić hetmany. Na to pójdę, przeciwnik na to również idzie. Nie zagra wieża d8, nie ma takiej opcji, bo po wymianie, po wymianie ja sobie zbijam pionka tutaj, a jeden pionek w takiej dosyć symetrycznej pozycji to jest już yy, praktycznie po partii. Zagrał tak. Czy on w ogóle nie bierze pod uwagę? Aha, już wiem o co mu chodzi. Zbicie, zbicie, szuka aktywności, zbije, on zagra wieża tu. Jeżeli zagram tu, to on mi zbije tu. Spryciarz. Ale on będzie stał na D2, ja zagram tu, on mi zbije. Nie, 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 to nie będzie działało, dobra. Eee, Chwila. Tak, tak. Zbijam. On wieża D2, ja B3. On tu. Aha. Nie mam jak skoczka bronić. A skoczek broni na E2. <laughs> a to ciekawe, że tak się wydarzyło. Nie wierzę, że tu niczego nie ma. Coś tu musi grać, bo może po prostu jakoś inaczej Bicie. Ja jeszcze mam chwilę czasu, mogę pomyśleć, bicie, bicie i biorę na A7. To bardzo mocno rozważam i szukam po wieża D2 czegoś, bo tu pionek wisi wieża B1 nie mogę Skoczkiem nie mogę. Um, może A4 on mi bierze na B2A5 Tylko co mi to da? Nie za wiele mi się wydaje. Ojejku, ale ja rozważania robię dziwne. To jest proste. Bicie bicie. Bije na A7, wieża D2 i wieża D1. Teraz ja łapię aktywność, jak on mi bije na B2, wjeżdżam tutaj. On go nie C8. Ja go nie C5, on skoczek D7. I ja wtedy. Dobra, to działa mniej więcej, bo ja to już widzę. Co mniej więcej działa? Bijemy. Trochę czasu mi to zajęło, ale to jest ważny moment, bo y, uważam, że trzeba wziąć tego pionka i tam się na pewno złapie aktywność. Jeszcze raz. Teraz wieża D2. Wieża D1. On weźmie na B2, bo tylko to biorę pod uwagę. Wskakujemy sobie na, D1, na D8. On musi zasłonić tylko gońcem. Gońiec C5. Skoczek na D7, żeby bronić na F8. Y, I nawet takie bicie tam potem go osłabia, ale ja mogę stać, koniec a3, bierze c2, skoczek d5, on mi bierze gońca i skoczek c7, on mi bierze tu. Ajajajaj, nie no, ale tak grę trzeba, tak ta grę trzeba. Już po prostu, yy, wprawdzie jest 5 minut, ale nie ma czasu, żeby to wszystko do końca aż tak mocno przeliczyć. Jednak zbił, może się bał jednak tej aktywności, słuchajcie, no i słusznie. Czyli jest pionek więcej. Jest pionek więcej. Tam wieża D8, jeszcze trzeba było czegoś poszukać. Ta aktywność tam ona musiała dobrze działać. Niekoniecznie super zyskowaliśmy coś tam, czy tam dawaliśmy mata, ale ona musiała działać. Tak czuję to w kościach, że musiała. No tylko jest kwestia potem analizy. Ale dobra. Mamy pionka więcej. To nie znaczy, że to jest wygrana partia już. To trzeba jeszcze realizować i będziemy to próbowali realizować. Zagramy sobie A3, żeby goniec nie zagrał na B4, nie atakował mi skoczka. Poza tym tutaj odchodzi goniec. Teraz tak, skoczek, tu będzie chciał może zagrać, wymienić gońce. No dobrze, może wymienić. Grając tutaj to super, to ja król F2, ale nie sądzę, że zagra gońcem. Raczej skoczkiem bym obstawiał. Ale tutaj to wtedy zagramy na przykład nie C2. Ok, zagrał jednak, no to król F2, zawsze to będzie bliżej. Ok, on wymienia. Próbuje w ten sposób yy, walczyć o remis, yy, ale ja już mam pionki na czarnych polach ustawione, wprawdzie to na białych, ale to jeszcze nie jest nic strasznego. B4 przepędzimy skoczka, ograniczamy go tutaj troszeczkę. Na no B3 raczej nie zagra, od razu go trzaśniemy. I wydaje mi się, że będzie prosto wygrywać tę pozycje, mam nadzieję. E, jeszcze się teraz zastanawiam nad y, jakąś opcją teraz, żeby gońca wymienić. Czy tak zagrać w ogóle? Czy to ma sens? Trzeba było mocno policzyć. Tak i tak. Może chociaż gońcem tu i tutaj Czy zagrać tak i tak, jeszcze wyżej. E, jeszcze wyżej chyba. Tak sobie zrobimy. Nie, 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 Chwila, chwila, chwila. Eee, policzmy to. Eee, tutaj. Zagrajmy gońcem na E2, bo skoczek będzie chciał grać tu i będzie chciał grać tędy. Więc goniec na E2 spełni dobrą, dobrze swoją rolę. Nawet możemy go postraszyć. Podejść nieco królem. No i potem na przykład pionkiem dalej, tak? Skoczkiem na 4 skoczkiem na C5 i atakować tego pionka. Plan jest daleki, ale jest. Dobra, gramy tak. Jak przepcha, no to ok, to przejdziemy królem sobie tutaj. Jak zbije, no to jeszcze lepiej. Wow, zbił? Naprawdę. Yy, mogę w ogóle mu teraz wtrącić i wygrywam jeszcze szybciej. Wtrącamy. Goniec zbiję. zbijam królem i zdejmuję kolejnego pionka. Dwa pionki więcej w takiej końcówce to jest już yy, czysta przyjemność, że tak powiem, wykonywania posunięć. No, gość nie ogarnął do końca, nie do końca liczył dobrze. Troszeczkę mniej czujnie i teraz to już jest spoko. No nie no, panie kolego. Na remis to się tutaj absolutnie nie zgadzamy. Tu już jakieś takie rzeczy grożą. O, skoczek D6 i tutaj zbijamy gońca. Wygrywamy po prostu pionkówkę. I kolejny trzeci pionek. Kolejny trzeci pionek. Zobaczcie, że ja nie muszę, nie muszę się śpieszyć z biciem tego pionka. Mogę sobie podciągnąć swojego. Dobra, przeciwnik poddał. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Partia wyszła fajnie. 296. Indonezja, skoczek na F3. Może klasycznie zagramy D5 po skoczek F3? 4 Są to jakieś gambity, tylko ja ich nie znam. Ale jak dają pionki to je wezmę. Wiem, że skoczek na G5 będzie się szykował. Um, I teraz co, jak zagram tu to dostanę coś takiego, takie jakieś chocki, klocki, ale chyba E5 mi się wydaje. Zagrajmy E5 z atakiem po prostu na skoczka. Dlaczego by nie, jak skoczek zbije zagramy sobie F5. Jest to trochę podobne do gambitu yy, z Gambitu Budapesztańs Budapesztańskiego. Dobra, on tutaj w ten sposób sobie poczyna. Bo jak zbije, on zbije gońcem. Ale to jest pionek, czy to nie jest dużo? Słuchajcie, jak dają pionki, to ja wezmę. Mam nadzieję, że cierpieć aż tak bardzo nie będę. Skoczek na F6, żeby szybko zrobić roszadę. Kolejnym moim ruchem będzie zagranie goniec D6 bardzo szybko i zrobienie roszady. Tu żadne szachy nie są groźne. Z uwagi na przykład na goniec D7. Chcesz, by raczej nie działało. Yy, dobra, jest skoczek, tutaj skoczek chce się zakotwiczyć, to jest jasna sprawa. Yy, pytanie, czy nie zagrać tak yy, na przykład. Yy. Albo w ogóle tak. Nie wiem, czy jest sens nawet w ten sposób. Aha, chodzi o to, że jak zagram tutaj, on jeszcze takie ma opcje. Dobrze. Zatem tak w ogóle mogę, ale nie chcę go oddać gońca. Nie no, gramy, a może teraz goniec S7. Nie, goniec D6. To co planowałem wcześniej, żeby ten goniec trzymał jednak tego pionka. Może sobie skoczek grać i tego gońca wziąć. Proszę bardzo, ja mam pionka więcej będę go starał się pielęgnować. Okej, okay, widzę pewnego rodzaju pułapkę. Tutaj muszę zagrać chyba H6 od razu. Bo chodzi o to, że on chciał tak wejść i potem mi chyba na H7, tutaj w ten sposób grając. Zrobię szybko. No to jest właśnie cena tego, że jest pionek. Chyba Roszada jest ok. weźmie mi gońce, nawet pionkiem wezmę. Dobra, bicie, on zagra z koczkiem. To jest takie kuszące. Hetman 7. I teraz ważne jest to. To tak atakuje szybko i mocno co on będzie chciał tutaj zrobić, yy, tutaj poświęcić, prawda, a tak nie mogę, tu mi zbije, tutaj, w pięć, mogę chyba, szach może być, to może być goniec tu, Ok, no to teraz chyba po prostu tak, tu jest atakowany pionek w ogóle taki ruch jest, jeszcze jest bardzo ciekawy zablokuje tego gońca f4, skoczek na, na e4 i po prostu tutaj zagram tak niestandardowo, pewnie tego ruchu się nie spodziewał aha, hetman g6 jeszcze jest Ale tego to nie przewidziałem aż tak yy, daleko, niestety yy, może tutaj spróbować zagrać no jednak te gambity troszkę tutaj wiecie o co chodzi. Skoczek tu, hetman tu i tu i to działa? Szach nic nie ma. Raczej nic nie ma. Skoczek na C6. Po zyskałem tempo. Zobaczcie, ten pionek zawędrował na F4 i sobie zagrałem skoczkiem na C6, czyli to, co bym mógł zrobić wcześniej, bez, stojąc tutaj pionkiem. A pionek już przecina troszeczkę gońcowi czarnopolowemu drogę. Wprawdzie. Białe mają pole na E4, one jest całkiem sympatyczne, ale to jest zawsze pionek więcej. U czarnych. Wyprowadzę po prostu skoczkę, żeby ten skoczek miał tutaj opcję obrony. No, i teraz y, cóż, moim następnym planem może być zagranie typu goniec E6. Y, dobra, i czy, czy ja teraz tutaj mogę? Szachy nie są groźne. Nie, no ja to tutaj policzyłem, więc gramy w ten sposób. Jeżeli zbija tutaj, zbijamy tu. On musi hetmanem uciekać, a będę miał opcję zbicia. Znowu kolejne tempo mogę potem zagrać tak, nawet jak on wybije, to wybijam królem, bo jak wybije wieżą, to goniec C4. I teraz myślę, że nawet taki ruch teraz będzie działał. Okej, okay, hetman F7. Jak wybije? W ogóle, yy, tak, dobrze mówię. Jeżeli wybije hetman na F7, to wybije sobie królem. Bez hetmanów spokojnie królem mogę sobie już stać troszeczkę wyżej. Yy, a, okej, okay, tak, nie zagrał. Mogę sobie wejść teraz z koczkiem. Zobaczcie, jak sympatycznie to wygląda z Wszystko wchodzi jak w masełko. W masełko i nawet... Yy, no teraz chyba czarne przechwytują inicjatywę. Tutaj ruchu nie ma, więc się tego nie obawiam. Gramy F3. Koniecznie taki ruch teraz, z uwagi na kontrę. I przeciwnik będzie miał problemy, bo jeżeli przepcha, bo zagramy sobie Hetmanem, będę chciał tam dać mata. Oczywiście on może mi wypędzać tego skoczka, i będzie miał do tego prawo. Ale taki ruch jest zawsze bardzo nieprzyjemny przeciwnikowi. Jeżeli zagramy, to jest y, na pewno dobra opcja dla nas. No i właśnie, zobaczcie, poszło. No to bijemy. Bijemy na G2. Biję na G2, dlatego, żeby zbić tutaj na E4 i na F2 atakować. Może być zagranie takie. Może być, oczywiście. Chociaż y, słuchajcie, też miałem chyba taki ruch ciekawy. Hetman G6. Y, no właśnie, może trochę za szybko. <laughs> Zwykle jest tak. Że, jak mamy dobrą pozycję i czujemy się dobrze, to chcemy jak najszybciej grać i wygrywać. A nie do końca yy, tak jest, trzeba zwolnić i pomyśleć. No to teraz biję tu i wygrywam. Pogrozi bardzo nieprzyjemny ruch na F2 z matem. No i chyba dajemy mata, prawda? W 20 ruchu czarnymi. Hop! No, wyszło chyba sympatycznie. No to lecimy sobie z kolejną partią. Dosyć gładko to idzie. Mamy mistrza FIDE2286, posunięcie D4. I zobaczymy, jaki ruch wymyśli. Dobra, chyba będziemy mieli Gambit Hetmański. Yy, ok, zagrajmy sobie skoczek na F3, to jest obrona słowiańska. Ok, skoczek D2, żeby tutaj pilnować. Goniec, yy, nie goniec, na E3 pionek. B3, pionek, żeby gońca na B2 wstawić. No i to na przykład są pozycje takie troszeczkę bardziej strategiczne. No trochę, na pewno trzeba się orientować. Goniec B2 lub goniec D3 szybki. Goniec B2, żeby pilnować pole E5, bo czarne będą chciały grać skoczek D7 i do E5 będą chciały dojść. Teraz chyba goniec E2 sympatyczne, bo goniec D3 może być ryzykowny z uwagi na E5 i taki ruch. Dobrze, jest wieża E8, dlatego też chyba tutaj się skłonię, żeby zagrać. I tak zagramy. Zablokujemy tutaj zapędy przeciwnika. Skoczek D2 fajnie broni. Pionka C4. I po wybiciu fajnie sobie wybijemy. W razie czego skoczkiem C5 oczywiście może być podważanka. Ok, teraz jest podważanka. Jak tu, to tu. Ale my gramy F4. Goniec E2 świetną rolę spełnia. Gramy F4. Pilnujemy sobie pola E5. Bardzo uparcie zresztą. C5 może nastąpić. Tu pionki pilnują. I zrobimy po prostu roszadę. Skoczek pilnuje pola E4. Mi się podoba. OK, jest C5, to brałem pod uwagę jak najbardziej. Robię szybko roszadę, żeby rozwój jednak skończyć. I w następnym ruchu jakaś wieża C1 może zagrać. Tutaj pionkiem odbijam. Dobra, i teraz pytanie, czy odbić skoczkiem? To może być ciekawe. Puszczam wprawdzie pole tutaj, ale też będzie wolna linia. Ale chyba skoczkiem jest OK, mimo wszystko, że tutaj stoi pionek. E, bo tutaj będę chciał zbić tego. Z drugiej jednak strony, skoczek B6, skoczek D5, dobre pole, mieć. A, jak, a będzie miał. A jak zbiję tym, zbiję jednak tym. Słuchajcie, skuszę się jednak z biciem piątka. Aj, tu chyba podstawiłem. Skoczek bije, nie chwila, bo tu chodzi o Hetman B6 z szachem. E, goniec bije, bije. Może nie do końca. Słuchajcie, może to nie do końca, bo tak jak mówiłem. Jest B6, go nie będzie chciał tutaj zagrać. Wszystko gra. No to co? Lecimy z takim ruchem G4 i G5, nie? Na przeciwnika. Czy Hetman i tutaj? O, to może być też ciekawe. Hetman. Yy, jeszcze go postraszę. Nie, dobra, zagram Hetman E1. Chciałem go postraszyć posunięciem wieża C1, ale jeszcze zobaczę, gdzie ta wieża się poruszy. E, tutaj hmm, Hetman E1 może fajną funkcję spełniać, żeby bronić bardziej na E5. I teraz jak sobie zagram tu, to będę celował tam w pionka. Zagram sobie nie z D3, przypilnuję pola E4. Matów na G2 nie ma. Wieża E2 zawsze bronię. Hetman E2 też bronię. Oj, mogłem chyba gońcem zagrać tu i hetmanem tu, ale z drugiej strony hetman przez G3 może przejść albo przez H4. To też jest ciekawe. Teraz mogę zaplanować taki ruch f Pięć. Chociaż nie bardzo też jeszcze, bo wieża jednak tutaj działa na straży. Wieża zagrała i teraz wypadałoby chyba wieżą zagrać mimo wszystko. Yy, bo ta wieża też tu by mi się bardzo przydała. Zagrajmy Hetmanem. Postraszmy gościa. Postraszmy gościa. Postraszmy go matem. Postraszmy go jakimś biciem. Yy, czyli... Staram się tutaj wprowadzać figury, żeby one miały jakąś okazję na coś fajnego. Ale też nie muszę się śpieszyć, bo mam przewagę w centrum. Kontrola pól. Muszę bardzo uważać na jak jakieś taktyki, typu goniec bije na przykład teraz, chociaż to chyba nie działa. Goniec bije tutaj, skoczek bije i tutaj, bo widzimy, że tam był atak. Dobra, i chyba tutaj wzmocnimy zagraniem. Taki. On skoczek G6 może zagrać oczywiście. Ja nie wybiję, raczej nie będę chciał mu tutaj tego prostować, tylko y, zagram na przykład Hetmanem na G3 i poczekamy sobie na rozwój wydarzeń, albo nawet Hetmanem na F2. Jeszcze zobaczymy, jak się tu zachować. Grunt to, żeby wszystkie figury grały, już wie, że są w gotowości. W ogóle czasami. Hetman, wracaj. Czasami goniec na B1 jest takim ciekawym, cichym posunięciem, znaczy wyczekującym posunięciem, może w ten sposób. Jedno jest pewne, na pewno przeciwnikowi stwarzamy fajne problemy. Zagram tu, on zbije, zbije, skoczek G4. Zauważcie, że ja aż tak daleko nie liczę. Nie ma takiej chyba potrzeby z reguły, żeby aż tak mocno daleko liczyć. Hetman F2 sobie zagrałem. Planuję taki ruch, tylko że on na razie nie zadziała, bo wybicie, wybicie i tu wybicie. Ale kramnik tam by się doszukiwał kolejnych opcji. Myślę, że też taki ruch H4 jest ciekawy, warty rozważenia. No cóż, bardzo mi się tutaj podoba to wszystko. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Niby taki hetmański, zwykły. A udało się tutaj pole E5 opanować bardzo mocno. Trzymać fajnego skoczka. I jak odbije goniec, to się z tego cieszymy, bo y, przeciwnik straci parę gońców. A zobaczcie, mój król jest bezpieczny, otoczony ciężkimi figurami. Tutaj figury w gotowości, opanowane pole E4, a to też jest ważne, żeby próbować opanowywać pola w centrum, jeżeli jest taka okazja. Bardzo mi pachnie teraz takim posunięciem, żeby tu i F5. Możliwe, że to jest bardzo dobre zagranie, ale nieco skomplikowane. Teraz mogę spróbować nawet tak postraszyć przeciwnika skoczkiem. Goniec zbija, goniec zbija. Tutaj pionek nie leci, bo po każdym wybiciu atakuje F7. Para gońców zostanie, będzie sympatycznie. Lecimy, daleko nie trzeba tutaj chyba liczyć. Lecimy skoczkiem na E4. Jeżeli goniec odejdzie, a jest taka szansa, to też można spróbować tutaj podziałać. Hetmana mi brakuje teraz bardzo na polu H5, ale nie można mieć wszystkiego oczywiście. H4 też ciekawie wygląda, żeby spędzać, ale też nie można, nie można przesadzić, trzeba uważać. Teraz już są takie opcje jak bicie. Tutaj, dobra, jednak zbił. Z... Poczekajcie, czy ja coś przeoczyłem? Tutaj. Możliwe, że ja coś tu przeoczyłem. Że tak, tak. Koniec C5. Na D3 przeoczyłem, no właśnie. No, o tym właśnie mówiłem, że tutaj można coś przeoczyć. Teraz muszę spróbować się jakoś uratować. Tutaj wisi pionek, ale on jest chyba nieistotny. Albo jest istotny. Bicie wieża bije. I tutaj się wpakuje. Raczej muszę chyba zbić. Wieża detrzy. no To tutaj troszeczkę nieuważnie pograłem. Taktycznie trzeba było jednak przemyśleć sprawę. Teraz tak, wybiję tu, wieża, wybije... Zagram tak. W ogóle tak mi strasznie odpowiada, ale to może być... Jeszcze raz tu, tu, tu. Wieża e7 albo wieża d8. Wieża e7 raczej, żeby f7 bronić. Cóż no ja mogę? Tak chyba muszę po prostu zbić i tak tego gońca. On mi weźmie tutaj, e, tu wisi mi skoczek, nie do końca wisi, ale wisi, tutaj sobie zagrać i może tą wieżę złapie w ogóle. O, właśnie, tutaj, Hetman E2, czy ta wieża będzie miała ucieczkę? Ej, słuchajcie, teoretycznie, bo e, jak zagram Hetmanem, to Hetman C6 może zagrać, grozić matem, nie będę mógł wziąć wieży, ale wieża F2... Idzie ta wieża będzie mogła uciec. Na H3 będzie mogła uciec? A, bo nie będę mógł zbić, bo będzie mat. Ale czy on to zauważy tak daleko? Według mnie tak. Ale chwila, ja będę miał wtrącenie na B7, wtedy. Ależ taktyka w szachach działa niesamowicie. No, w trzeba, w szachach. Mm, taktyka daleko, daleko trzeba liczyć. Na razie jest pionek mniej, ale wydaje mi się, że wieża będzie miała problemy, tak? Teraz to sobie mm, rozpatruję i wydaje mi się, wydaje mi się, drogi przeciwniku, że, yy, że będzie ok. Jeszcze muszę wziąć pod uwagę to, że jak zagram tutaj, czasami jest szach, ale tu będzie podwisało, ale wieża E7 raczej musi zagrać. Znaczy, on pewnie rozważa takie ruchy, bo to też jest na pewno do rozważenia, ale wtedy jakość, pionek mniej, ale tutaj chyba wszystko będzie działać. Czasami właśnie jest też tak, że jak napieramy na przeciwnika, dobra, wieża F8 poszło, napieramy na przeciwnika i on nie wytrzymuje, czasem coś poświęca. Czy to działa, panie kolego? Znaczy, no sprawdzimy. Hetman E2. E, I teraz jak zbije mi tutaj, to ja zbiję po prostu końca. Wieża nie ma nigdzie dobrej ucieczki. Chyba go mamy. Raczej tak musi zagrać. Odbijemy. Hetman zbije. No i jakość więcej, ale dobra, dał szacha. No dał szacha, trzeba uciekać. Jeszcze się zastanawiam nad takim ruchem. Czy on nie będzie przypadkiem lepszy? Bo wieża i tak musi uciec. Znaczy, wieża tutaj zbije na 100%. Król, tutaj tak pod tego gońcem mi się bardzo nie podoba. Wieża, może w ogóle tak. Nie no, tak nie mogę. Przecież mi wymieni. Eee, wieża F2 mi się bardziej podoba teraz mimo wszystko zasłona, bo tutaj jest wymuszone zagranie takie na przykład. No on musi teraz zbić skoczka, nie ma wyjścia. Szkoda, że nie mam gońca na A3 na końcu. Dobra, jakoś więcej. On weźmie pionka na pewno. I to nie jest jeszcze takie proste. Zdecydowanie to nie jest jeszcze takie proste. Zagram Hetmanem na E3, z pułapeczką koniec na A3. Jak tutaj się uda, to już wezmę wieżę, to będzie już względnie prosto, powinno być względnie prosto, ale ten hetman troszkę łapie też więcej pól do ogarnięcia. Czasami może hetman G3 yy, jednak tutaj wszystko przewidział, dobra. No to nie będzie jeszcze takie łatwe. Yy, może tak. Może tak, z groźbą mata. On może zagrać w ten sposób. Ja spróbuję wtedy tutaj wymienić hetmany. Z drugiej strony, może tutaj w sumie zagrać. Zagram tak. Zagram tak, żeby bronić tego, próbować grać h4, h5. I tutaj osłabiać. Ale sprytnie pograł. Nie zauważyłem, że nie mogę wybić do końca, więc to był chyba mój błąd. Na pewno to był mój błąd. Muszę wrócić. Oj, oj oj, oj. Robi się mało sympatycznie. Bronię cały czas tutaj. Na szczęście skoczkiem nie może. Oj, on tu zaczyna napierać. Bardzo mi się chce teraz pionka zbić. No, to może być bardzo niebezpieczne. W każdym razie dobrze, że jest wieża F2. To nie jest prosta pozycja. No właśnie, taki jeden ruch kontrujący już daje szansę przeciwnikowi na jakąś aktywność. I śmiem twierdzić, że czarne tutaj mają całkiem dobrą pozycję. Bierze nie może zagrać tu, bo wezmę tu. Ogram obronne ruchy, teraz bronię tu. Yy, tu nie działa póki co. Bo tak, nawet szach nie działa, bo tak po prostu I grozi tam mat, więc się bronię Trzeba uważać też na pułapki matowe ze strony przeciwnika no, ta bateria jest bardzo silna Jak po, połączy się z nim skoczek, to w ogóle może być bardzo, bardzo niebezpiecznie Pytanie co dalej, czy on jakoś zagra tak i zamknie sobie Zamknie sobie hetmana tutaj, zobaczymy Może tak, ale nie sądzę chyba, żeby tu zagrał. Wszystko jest możliwe oczywiście. Tutaj jak zbije, to on może zagrać wieżą na E8. Więc też trzeba uważać. Nie do końca wszystko można jednak zbijać. Ma dwie minuty. Ma dwie minuty. Zagrał jednak w ten sposób. Dobra. Jak zagram tu, on mnie będzie cisnął pionkami, ale mam taki ruch wtrącony. I czy to spełnia swoją rolę? Yy, fuu, bardzo dobre posunięcie. Jak zagram tu, to on tak, on może wziąć pionka jeszcze, ale wtedy spróbuję wymienić hetmany. Yy, pozycja jest ciężka. Dobra, ale grajmy szybko. Spróbujmy yy, przeciwnikowi zabierać ten czas na myślenie mimo wszystko. Albo zbije tu, albo zagra f4. Jak zagra f4, to hetman tutaj. Zbił jednak. Mogę chyba tak się rozwinąć w tym momencie. Mogę się rozwinąć tak? E, tutaj może zagrać? W sumie może, tak. Na razie pilnuje wieża dobrze. E, bicia na A2 raczej nie ma, bo jest bicie na G7. Wieża weszła do gry, a to może być niebezpieczeństwo dla przeciwnika, mam nadzieję. E, teraz mogę zagrać tutaj. I moje wieże się rozegrały, genialnie uważam, nie ma wtrąconego ruchu, Goniec z Hetmanem nie działają tak jak trzeba, ale dobra, Hetman poszedł do obrony, teraz chyba tak trzeba, jak F4 to bicie, mogę tak zagrać i wymienić Hetmany, dobra, tak zrobimy, na takim czasie... To może być dobra decyzja. Wymiana hetmanów i wieża na siódemkę. Koniecznie. Wieże są aktywne, więc to daje duże plusy, bo jak te wieże stałyby tutaj, to byłoby jeszcze ciężko. A teraz mi się wydaje, że jest nieco łatwiej. Jak zagra E3, to szukamy kontrujących ruchów. Dobra. Gramy szacha. Skoczek F8 prawdopodobnie. Tak, i wydaje mi się, że jakieś G3 trzeba zagrać. Dobra, gramy. Nie widzę nic lepszego. Gramy G3, żeby tego pionka wizualnie zatrzymać. Ten pionek oczywiście może iść. Dobra, to widzę. Goniec na E5 z planem wieża C7. Przy okazji tutaj nieco tak bronimy. Dobra, to poszło. Tutaj chyba wymienię. I zagram wieża C7. Królem zatrzymam te pionki. I będę gościa trzymał na związaniu. Tu zawsze te pionki zatrzyma. I jemu została minuta. No i co? Jak teraz wybije? Wybijamy, atakujemy cały czas tutaj pionka. Skoczek związany. A, w ten sposób zagrał. Też można. On próbuje się wywiązać. Tutaj, dobra, idziemy. Idziemy tak. Jak tak, to tak. Jak F2, to tu. I król zawsze łapie pionka. On ma 40 już kilka sekund. Już się zaczyna panika. A ja nie chcę zbijać, żeby król nie wyszedł. Dobra, bijemy. Król wyszedł. Gramy gońcem. Jak skoczek sobie zagra tendy, to mamy szacha. I zdejmujemy gońca. Dobra, mamy to. Ależ to była ważna partia. 298 i dalej 7 porażek. Nie jest źle. E, powalczymy w kolejnym odcinku o 2200. Dzięki. Za uwagę, przypominam, szachowo.pl. E, mamy na pan szachus zniżkę, e, zniżkę 10% na zakupy w sklepie szachowym. Wszystko macie w opisie pod filmem. Pozdrawiam, cześć!